Dobrze. Chciałam pilnować recepcję. Samochód, który przed chwilą rozładowaliśmy, przyjechał z naszej gminy zaprzyjaźnionej Wolgast. Poprosiliśmy właśnie tą gminę jakiś czas temu o pomoc w zbieraniu przede wszystkim takich artykułów z jednej strony spożywczych o przedłużonym terminie działalności, ale też takich technicznych jak na przykład przedmioty kuchenne, garnki, ręczniki. No i właśnie ten transport dzisiaj do nas dotarł przed chwilą, zdążyliśmy go już rozładować. Było 8 palet tych rzeczy podstawowych, typu cukier, kawa, herbata, różne inne produkty żywnościowe, przedmioty kuchenne, ręczniki, kołdry, pościele, czyli to, co jest tak naprawdę najbardziej potrzebne do tego, żeby zaopatrzyć naszych uchodźców, którzy przebywają w naszej gminie, a jest ich na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, prawie 230 osób. A wiemy, ile tutaj łącznie było ton rzeczy? W tonach to nie powiem. W paletach łatwiej, bo niektóre produkty oczywiście są cięższe. Kołdra jest leciutka, ale zajmuje dużo przestrzeni. Inne produkty są cięższe i zajmują mniej. W sumie 8 palet bardzo, bardzo potrzebnych produktów i rzeczy dla naszych uchodźców. A będą jeszcze planowane podobne takie wystawy? Na tą chwilę nie. Za chwilę będziemy rozmawiać jeszcze z burmistrzem Wolgas, który tu też przyjechał tym transportem i zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości. Dobra.